Dzień dobry. Mandarynka to gatunek rośliny wieloletniej z rodziny rutowatych. Jej nazwa pochodzi od nazwy wyspy Maru Mauritius na Oceanie Indyjskim, którą niegdyś nazywano mandarą. W zależności od odmiany rośnie na wiecznie zielonych, bardzo ciernistych krzewach, krzewach lub drzewach, osiągając wysokość nawet 8 metrów. Wywodzi się z południowych Chin i Indochin. Do Europy przywędrowała w XIX wieku. Do największych jej producentów należą Chiny, Hiszpania, Brazylia, Japonia oraz Turcja. Omawiane mandarynki pochodzą z Hiszpanii. 100 g surowca dostarcza około 50 kcal, 13 g węglowodanów, w tym 9 g cukrów i 0,5 g białka. Jedna mandarynka to jest około 65 gramów, zapewnia 25% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Witamina ta wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Jej odpowiednie spożycie zapobiega też krwawieniu dziąseł. Witamina C wykazuje także właściwości antyoksydacyjne. Zmniejsza tym samym ryzyko powstawania nowotworów. Mandarynki są ponadto bogate w nierozpuszczalne frakcje błonnika. Ich spożywanie zatem zmniejsza uczucie głodu. Mandarynki zawierają na biletynę flavonoid, który wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe oraz zmniejsza stężenie cholesterolu ogółem we krwi. Indeks glikemiczny mandarynek jest niski i wynosi 30. Jednak z uwagi na to, że węglowodany stanowią więcej jak 10% surowca, owoce te nie nadają się do spożywania przez osoby z cukrzycą. Owoce te nie powinny być spożywane także przez osoby z problemami przewodu pokarmowego, ponieważ mogą one uszkadzać jelita. W mandarynce są obecne olejki lotne, np. limony, które mogą przyczynić się do występowania alergii. U osób wrażliwych mogą wystąpić takie niepożądane objawy, jak np. skurcze brzucha, świąt czy nudności. Mandarynki można dodawać do owsianki, galaretek owocowych oraz w celach dekoracyjnych do ciast i do serów.